Do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej tylko pierwszego dnia dołączyło 1600 osób, mówił w Polskim Radiu minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Od kilku dni trwa nabór do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. To nowy rodzaj sił zbrojnych, który powstał na mocy ustawy o obronie ojczyzny, mówił na antenie Polskiego Radia minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. To jest propozycja dla młodych ludzi, którzy chcą skorzystać z tego, żeby otrzymać przeszkolenie wojskowe, ale jednocześnie, żeby otworzyć sobie drogę, jeżeli chodzi o umiejętności, bo oczywiście chcemy, żeby celem tej drogi, żeby poprzez dobrowolną zasadniczą służbę wojskową ci młodzi ludzie trafili do Wojska Polskiego w charakterze żołnierzy zawodowych. W ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej trzeba będzie wziąć udział w szkoleniu. Pierwszy etap potrwa 28 dni. Po jego zakończeniu rozpocznie się trwające 11 miesięcy szkolenie specjalistyczne. I chcemy, żeby w czasie tego szkolenia właśnie nabyli ci młodzi ludzie kwalifikacji niezbędnych potem do obsługi na przykład nowoczesnej broni. Miesięczne wynagrodzenie za dobrowolną służbę wojskową wyniesie 4,5 tysiąca złotych brutto. Dla chętnych do 26 roku życia będzie to kwota na rękę, zaznaczał minister Mariusz Błaszczak. Zachęcam wszystkich chętnych do tego, żeby składali wnioski. Mogą to zrobić online, mogą to zrobić także przez infolinię. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zwiększy wydatki na obronność do 3% PKB w 2023 roku. Ponadto będzie sukcesywnie zwiększać liczbę żołnierzy, tak aby osiągnąć liczbę 300 tysięcy. Tworzenie rezerw takich jak dobrowolna zasadnicza służba wojskowa oraz Wojska Obrony Terytorialnej to realizacja kolejnych celów, odtworzenia systemu rezerw oraz zwiększenia możliwości szkolenia żołnierzy.